Zygmuncie, jaka jest twoja prawda? Prawda jaka? No obecnie jestem w Sejmie, przysłuchuję się propozycjom ludzi, którzy mówią o wymiarze sprawiedliwości. I to jest taka prawda, że ten wymiar sprawiedliwości jest nadal dzisiaj zły, jest bardzo zły. Jest to wymiar skorumpowany, jest to wymiar wzajemnych układów, koleżeń, nienaruszalnych sędziów. Jaka prawda dalej jest? Prawda jest taka, że Polska jest teatrem, musi zmienić wymiar sprawiedliwości. To znaczy, może inaczej, a jaka jest twoja recepta na naprawę? Na naprawę? Opcja zero. Opcja zero. Opcja zero. Przejrzeć to wszystko. Nie da się budować cokolwiek na zmiennych fundamentach. Oczywiście. Żadne zmiany. Prawo musi być jasne, klarowne. Naszym prawdą to byłoby ławy przysięgłych, sędziowie pokoju w drobnych sprawach, sędziowie na kadencyjność, tak jak i prokuratorzy, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Prokurator, sędzia nie może być świętą krową, że jemu wszystko wolno, jemu nie można nic zrobić. Przecież w aferach warszawskich, we wszystkich aferach. We wszystkich aferach, schowani za immunitetami są. To dzięki czemu były? Dzięki właśnie sędziom, prokuratorom, notariuszom. To jest wymiar sprawiedliwości, a więc nie ponoszą konsekwencji. Tu musi być prawo, a zdrowe państwo przede wszystkim zdrowym wymiarem sprawiedliwości ma dopiero szansę rozwoju.